Dobra, siemanko, z tej strony Adi. No to jest w sumie piąty odcinek Q&A. Czyli wy się pytacie, ja wam odpowiadam. No dobra, to zaczynajmy. No to pierwsze pytanie. Jak nazywa się twój kot i pies? No to tak, mam dwa koty. Jeden to jest, kurwa, jak on miał, Forest, taki czarny, jebany. A drugi to jest Gabi, ten co tam się, kurwa, siedzi, śpi i liże co chwilę, nie? No teraz akurat go nie ma. A pies to jest Amor. No takie, kurwa, dziwne imię jak dla Rottweilera, ale Amor, nie? No, ile kosztują opłaty za serwer na miesiąc? To zależy. W naszym wypadku myślę, że coś koło 3000. Sama maszyna 2000 plus ostro nawalone w zabezpieczenia przed atakami DDoS. No to kolejny 1000 trzeba liczyć. A co do rozpierdolenia serwera, bo no został rozjebany, bugów było w pizdu. Kto to zrobił? Poza mną było jeszcze dwóch techników i gówno prawda, że nie mieli nigdzie dostępu, bo mieli dostęp wszyscy. Tylko Małysz nie miał dostępu do plików serwerowych, ale to tego, no bo mu to do szczęścia nie było potrzebne tak naprawdę. Miał tylko dostęp do całej reszty, aczkolwiek tam tych dwóch miało. No i rozpierdolili, robili jakieś jebane jak bugi, kurwa, ja poprawiałem, 4 razy poprawiałem jak buga podczas ogólnie Drakosa. I spierdolili to, ale to tak, mniejsza o to. Dobra, szukamy, kurwa, dalej. Czy pokażę bica? Kurwa, bice to ja mam chujowego, bo ja, kurwa, parkour ćwiczę. A tu nie chodzi, żeby mieć takie, kurwa, bice. Chodzi o to, żeby mieć power w tym bicu, siłę i wytrzymałość ogólnie, nie? No, jak mam na imię? No, ja nazywam się Adrian, tak jak zresztą słyszycie. No, dobra, kolejne lecimy. Może jakiś specjal, na przykład wjazd na chatę u Fubu, czy wspólny vlog z Małyszem. Kurwa, może coś takiego nagramy. No wjazd na chatę u Fubu na pewno, nie? W sumie, kurwa, i samo kiedyś tłumaczył, że nie nagrywa się, kurwa, rzeczy na samych siebie. No nie będę tłumaczył jeszcze raz. Ile kosztuje, no mówiłem to już, czy pokażę bicka. Pokazałem przed chwilą, ile pakuje. No mam siłkę w domu, Atlas trochę pakuje, ale... Mówię, nie biorę żadnych gówien, żadnych sterydów, nawet witamin nie napierdalam, tylko czysty trening, nie? Czy gram w CS-a? Kiedyś grałem, teraz mi się nie chce. Czy nowa seria? Próbuję nagrać FIFA, ale Kamtasia cały czas mi na dysku C zapisuje, a dysk C mam zapieprzony jak stara dziwka w burdelu. No i muszę coś wymyślić, żeby na innym dysku mi leciało z updaty. Zmieniałem na inne, a i tak leci na tym samym. Nie wiem czemu. Dobra, lecimy dalej. To było. Czy trudno ogarniać o informatykę? Chodzi mi o zawody szkoły. Szkołę to kurwa, te w technikum, to co wszystko mam w technikum, kurwa, takie rzeczy to ja wiedziałem w 6 klasie podstawówki. No i to bez jaj, bo to gówno uczą, siedzę tam po papier. Ile kosztuje postawienie serwera? Licz 3000 zł. Czy cię pozdrowię? Pozdrawiam cię, Prokosiarz. Dobra, lecimy dalej. Czy zrobię mini spotkanie z widzami, bo też mieszkam w Gdyni. Kurwa, czemu nie? Możecie, nie wiem, wpaść na trening, jak będę na treningu parkour. Albo coś takiego. Można coś, kurwa, wymyślić. Zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Czy chodzę na mecze Arki? Tak, chodzę czasami. Nie zawsze, ale czasami chodzę. Czy znam Małysza z Reala? Tak, znam Małysza. Znamy się bardzo dobrze. Jest to jeden z moich lepszych kumpli, naprawdę w porządku. Ulubiony klub piłkarski? Kurwa, z polskich to będzie Lech Poznań. Lech Poznań po prostu jest zajebisty. I czy cię pozdrowię? Pozdrawiam, przekuty cep. Czy cię nauczę, co umiem w informatyce i tym podobne? Kurwa, chcesz, to może ze mną posiedzieć. Nie wiem, jak długo wytrzymasz. Dobra, czy coś tutaj jest? Brałeś coś kiedyś, paliłeś? Jeśli tak, to nagrałbyś Q&A, jak jesteś na fazie. Nie palę, fajki są do dupy. Fajki to jak ktoś przy mnie pali, to kurwa lecą na pół i do śmieci. Czy brałem coś kiedyś? Kurwa, chyba nie brałem. Tak samo pić? No nie, no pić to nie powiem, że nie piję, no, jak każdy. Czy jestem za Arką? Jestem za Arką też, chociaż no są słabi w chuj. Ale jestem, wiadomo, gdy nie jestem, to muszę być. Czy będę robić kolejny serwer Metin 2? Jakiś serwer ja robię, bo robię na zamówienie, ale swojego nie ma opcji, kurwa, chyba, bo się zjebało, po prostu nie mogę trafić na dobrych ludzi, którzy mnie wspomogą, a samemu to mi się nie chce zapierdalać jak dziki osioł. Dobra, i o, ostatnie pytanie jeszcze. Co kupisz sobie za kasę, którą zarobiłeś na Drakosie? Nowe Ferrari, kurwa, zarobiliśmy miliony. A tak serio, to nic, kurwa, bo nie mam nic z tego pieniędzy. Wszystko idzie, kurwa, na nagrody dla was.
Znaczy, może nie wszystko. Dobra, zostanie mi 200 zł. Będę miał. Nie wiem, kurwa, na co będę miał. Kupię sobie nową kamerkę, żeby nagrywać. O. Dobra, na razie. No, ogólnie zadawajcie pytania pod tym, pod filmikiem. Postaram się w sumie często to nagrywać. Zależy od ilości pytań. No i na razie się trzymajcie się.